Panie Jacku, niech się pan pakuje i pojedzie pan z nią do tej Ameryki, pańskiej ukochanej. A będzie ona dostanę paszport, w tej chwili panu wypiszemy. Ja mówię, to wypisujcie. W jedną stronę. Bardzo szybko mi dali zieloną kartę. Ja miałem zieloną kartę już wydaną w Warszawie. Rozumiesz, proszę, panie Jacku, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy pana tutaj gościć w naszym kraju. Pan nam się przyda, pan taki utalentowany, malarstwo, pisanie, proszę pana, tacy ludzie nam są potrzebni. Jacek, po co ty tam jedziesz? Jesteś członkiem Związku Artystów, członkiem Związku Literatów. A coś się musi zmienić. A tam będziesz sam, nie umiesz po angielsku, do pracy się żadnej nie nadajesz zarobkowej. Poza tym przybory do malarstwa i tak dalej w Stanach Zjednoczonych są astronomicznie drogie. Zupełny bezsens, żebyś ty tam jechał. No, wsiadłem na tego Batorego, w zimie przypłynęliśmy, sztorm, 10 dni, dobrze, że ten Batory się nie rozpadł, rozumiesz, na kawałki, rozumiesz, 9 dni sztormu śnieżonego. A ja... Myślę sobie, no przecież nawet mi do głowy nie przyszło, że my możemy zatonąć. A przecież Titanic zatonął właśnie. A potem się dopiero tu w Nowym Jorku, bo to był jedyny raz, że temu statkowi pozwolili dopłynąć do Manhattanu i przybiliśmy do Manhattanu. Nigdy polski statek do Manhattanu nie dobił. Przed wojną, tak. I karetki pogotowia. Ludzie czekały na ludzi, rozumiesz. No była to podróż filmowa. Ale nieprawdopodobna, nie do wiary. Dopiero tu się dowiedziałem, że przecież przez Atlantyk w zimie żaden statek pasażerski nie pływa. Przypłynęliśmy, ja przywiozłem, no to śmieszna historia, nie? I tak mi nastraszyli, że tu jest tak drogo z tym malowaniem, że ja sobie zamówiłem u stolarza w Warszawie coś, 50 Blade Ramów, ale takich dużych. 1,5 metra na 1,5 metra, których oni nie zbili, tylko po prostu poprzycinali drzewo i poskładali w takie pakunki. Jak przypłynęliśmy do Nowego Jorku, to płynęła także ta jakaś tym statkiem grupa mistrzów Polski w Bridge'a. Czy mistrzów Chicago w Bridge'a? O tak, z Chicago oni byli, która po jakiejś tournée Polonia, nie? Jacyś lekarze, adwokaci. I oni się mnie pytają, czy ja mam pieniądze na to, żeby... Czy ja mam pieniądze w ogóle? Nie, ja mówię, po co mi pieniądze? No bo ja, żona będzie na mnie czekać. A oni mówią, nie chodzi o pieniądze, że masz jakieś bagaże ze sobą? Ja mówię, tak, i to dość dużo, bo wiesz, ja jestem malarzem, powiedzieli mi, że tak malarstwo to jest bardzo droga sprawa w Ameryce, więc ja, wiesz, blejtram i tak dalej. To musisz mieć pieniądze, bo jak ci tragarze przyjdą, i ci będą wynosić na ląd te rzeczy, no to musisz im dać kilka dolarów, to dasz im, powiedzmy sobie, 10 dolarów, to on ci powie thank you sir i to będzie dobra wróżba na przyszłość w Ameryce, nie? Ja miałem 24 lata, rozumiesz, przystojny, rozumiesz, trochę taki, no... No rzeczywiście, no i nagle wchodzi tego, trzech murzynów. No i to drzewo wyciągają, mówią, po jaką cholerę tyś do Ameryki drzewo przywiózł? Z tutaj lasów? Od cholery! A ja mówię, nie chciałem, bo nie umiałem po angielsku, wiesz co? I coś do mnie powiedzieli, nie? Ja im dałem te 5 dolarów, oni powiedzieli thank you, sir. I coś powiedzieli. Ja się pytam Ewy, Ewa, co oni powiedzieli? A ona powiedziała, ty jesteś prawdziwym szczęściarzem. A ja się pytam Ewy, spytaj ich, dlaczego ja jestem taki szczęściarz? A ona się ich pyta, no dlaczego on jest takim szczęściarzem? Mówi, bo jesteś biały! No to ja się od razu zaczerwieniłem. A wtedy w 72 roku to było dopiero 4 lata po równouprawnieniu.
No to się zaczerwieniłem.